Dzisiejszym naszym tematem jest, co fascynuje artystów i artystki w przedmiotach. I będziemy rozmawiać o pracach Tomasza Kręcickiego, które są dość niedawnym nabytkiem w kolekcji fundacji. Tomasz jest młodym artystą pochodzącym z Krakowa, który ukończył tamtejszą Akademię Sztuk Pięknych. No i jest malarzem, tworzy malarstwo, ale też jest członkiem grupy Potencja, która jest galerią i też taką nieformalną grupą, do której należy jeszcze Cyryl Polaczek i Karolina Jabłońska. I to tutaj zaznaczam, bo myślę, że jeśli się interesujecie właśnie taką polską, najbardziej współczesną sztuką, to warto zobaczyć, co oni robią, cała trójka, bo właśnie oprócz malarstwa oni też robią dużo wystaw, pokazują innych artystów swojego pokolenia i w ogóle są takim jednym z najciekawszych przykładów młodych artystów w współczesnej sztuce polskiej, no bo tak jak już powiedziałam, oni nie tylko tworzą swoją sztukę, ale też animują wszystko, co się znajduje dookoła nich i też w dużym stopniu animują życie takie artystyczne krakowskie, ale nie tylko, bo są znani w całej Polsce. Więc polecam po prostu śledzić ich i też właśnie szczególnie Tomka. No a dzisiaj będziemy bardziej się skupiać na właśnie na tematach jego twórczości. Tutaj pokazuję wam pracę Palcem, która pochodzi z 2016 roku i tutaj jest bardzo nowa praca, która została stworzona w zeszłym roku, to jest Ziemniak. Te prace mamy w kolekcji, jeszcze one nie zostały niestety zawieszone, nie znalazły jeszcze swojego miejsca, są u nas w magazynkach fundacji, no ale teraz są wielkie przestawienia związane właśnie z sytuacją covidową, chowamy, ukrywamy dzieła, żeby o nie zadbać. Więc myślę, że już po takim najbardziej rygorystycznym lockdownie zobaczycie te prace w jakichś bardzo fajnych miejscach w biurze, teraz jeszcze nie. No i Tomek, jego twórczość się skupia na takich właśnie przedmiotach życia codziennego. Niedawno pokazywał w galerii Stereo swoją indywidualną wystawę, która była tak naprawdę podzielona na dwie części. To były dwie wystawy, które dotyczyła właśnie samego jedzenia. Tam był na przykład ten obraz Ziemniak, ale też wiele innych. No ale też jego prace często dotyczą właśnie takich wątków związanych na przykład z malowaniem, rysowaniem, kreśleniem. Jakieś pojawiają się przedmioty związane ze szkołą, albo po prostu z życiem codziennym. Jakieś telefony komórkowe, lodówki, pigułki. No to, co otacza nas w rzeczywistości, naszej takiej codziennej. I te prace często są bardzo duże, bo proszę zwrócić uwagę, ta praca jest 2 metry na 2 i ta jest 1,5 na 2, czyli tak bardzo mocno wpływają też swoją skalą na widz. I jeśli mówimy właśnie o takiej fascynacji przedmiotami, no to myślę, że warto sięgnąć naprawdę bardzo dawno w historię sztuki, ale też po prostu w historię ludzkości. Tutaj pokazuję wam takie przedmioty pochodzące z prehistorii, dotyczącej właśnie naszego lokalnego polskiego kontekstu. To są naczynia z epoki brązu, z kultury łużyckiej, która jest też nazywana kulturą prosłowiańską. I dlaczego to pokazuję? Dlatego, że właśnie tego typu obiekty są znajdywane najczęściej w jakichś grobowcach, i na nich już widzimy takie próby człowieka przed naszą erą, bo nie tylko oczywiście podczas kultury brązu, takiego rodzaju obiekty pojawiają się już wcześniej. I widzimy, że człowiek już próbował wtedy stworzyć takie elementy dekoracyjne, bo to są na przykład wyroby ceramiczne, które naczynia, które są po prostu zdobione ornamentem, ale też często już w tym czasie pojawiają się jakieś takie małe scenki figuratywne, które przedstawiają ludzi, zwierząt, czyli naczynia i takie przedmioty codziennego użytku były pierwszym, powiedzmy, podobraziem, pierwszym płaszczyzną, na której się pojawiały przynajmniej znane nam wizerunki, takie próby, wizerunki ludzi, zwierząt, ptaków, ale też takie próby właśnie tworzenia i odzwierciedlenia rzeczywistości, zarówno właśnie pokazywania jakichś takich rzeczy, które pochodzą z naszego otoczenia, jak i po prostu dekorowania, bo często to są po prostu ornamenty.
Tutaj pokazywam mozaikę przedstawiającą Martę Natury, która była stworzona w starożytnym Rzymie. I chciałabym zaznaczyć, że właśnie takie kompozycje z przedmiotów Martwej Natury są obecne tak naprawdę w całej historii sztuki. I już one były znane w starożytnej Grecji, w Rzymie. Jest taka historia opisana Pliniuszem w Historii Naturalnej o sporze dwóch malarzy, którzy bardzo dążyli do tego, żeby ich obrazy były jak najbardziej realistyczne i właśnie się umówili na taki pokaz, tak jakby się ścigali między sobą, więc przynieśli dwa obrazy i mieli zadecydować, który jest bardziej realistyczny. No i kiedy jeden artysta pokazał swój obraz, na nim był przedstawiony winogrona i one były tak bardzo realistyczne, że ptaki się zleciały i zaczęły próbować te winogrona jeść. No i wtedy, kiedy ten artysta chciał odsłonić płótno drugiego, żeby zobaczyć, co ten drugi namalował, to się okazało, że nie da się odsłonić tego płótna, bo była na nim namalowana kotara, która właśnie miała niby zakrywać to płótno, no ale ona była po prostu tam przedstawiona, więc w taki sposób okazało się, że ten pierwszy artysta nawet sam się dał nabrać na taką właśnie realistyczność obrazu. I takie właśnie tego typu martwe natury w postaci obrazów, ale też tak jak tutaj mozaik, pojawiają się już i w Grecji, i w Rzymie, ale one miały taką funkcję bardziej właśnie nie taką jakby pełnoprawną, tylko były najczęściej dekoracjami. Artyści, tworząc tego rodzaju kompozycje, bardzo się starali, tak jak właśnie wskazuje ta legenda, żeby przedstawienia były jak najbardziej realistyczne, ale nigdy nie myślano o tym jako takim właśnie osobnym dziele sztuki. Tego typu kompozycje się pojawiały w mieszkaniach, w domach, w jakichś wnętrzach, jakichś budynków, żeby po prostu je dekorować. I w zasadzie tak wyglądała sytuacja z właśnie przedstawianiem po prostu obiektów martwych natur w malarstwie i też właśnie w innych mediach do XVII wieku. W XVII wieku martwa natura się staje już osobnym gatunkiem, bardzo dużo uwagi się zwraca właśnie na samą martwą naturę jako taką i ona zasługuje już wtedy na rangę osobnego gatunku, który też okazuje się jest bardzo bogaty, może być bardzo bogaty w treści, które przekazuje i właśnie w takim zaczyna on być postrzegany może bardziej jako taki gatunek, w którym można zwrócić uwagę na taką przemijającą codzienność. Kiedy patrzymy na właśnie podobne obrazy przedstawiające martwe natury, no to możemy się zastanowić nad tym, co nas w życiu codziennym otacza, jaka jest rola i znaczenie przedmiotów użytku codziennego, na które nie zwracamy uwagi tak po prostu w zwykłym życiu. Dopiero kiedy właśnie są one wychwycone i pokazane w postaci obrazu, wtedy możemy na nie zwrócić uwagę. I właśnie takie wyodrębnienie martwej natury jako osobnego gatunku wydarzy się w Holandii w XVII wieku. Pojawia się cały duży szereg artystów, którzy pracują z tym gatunkiem. I nawet wśród tego gatunku pojawiają się podgatunki, bo każdy artysta stara się jakoś tak właśnie jeszcze bardziej zawężyć wachlarz tematów i tego, co pokazuje na swoich płótnach, dlatego że właśnie w Holandii, no tak jak już powiedziałam, pojawia się taki wysyp artystów zajmujących się właśnie pokazujących martwą naturę, że już nawet wśród tych artystów pojawia się chęć jakby znalezienia swojego jakiegoś odrębnego tematu. I co jest też ważne, że te martwe natury właśnie one nie tylko pokazują takie przedmioty życia codziennego, ale też zaczynają być bardzo symboliczne, bo właśnie tutaj widzimy pracę Petera Klasza, który pokazuje, który właśnie często pokazywał różne przedmioty właśnie związane z jedzeniem, kolacją, śniadaniem. To też był taki właśnie jeden z osobnych tych podgatunków. I wydaje się, że tutaj jest po prostu jedzenie, ale i tak jest faktycznie, ale też dla ludzi tamtego czasu bardzo były łatwe, może nie dla wszystkich, ale dla tej klasy takiej bardziej uprzywilejowanej, dla tych bogatszych osób, które kupowały tego typu obrazy, były dość czytelna symbolika. Tutaj
mogę Wam trochę opowiedzieć te symbolizmy. Na przykład jest tutaj ryba, to jest taki symbol Chrystusa. Jest też sól, która jest symbolem łaski Chrystusa. I wino, chleb, no to są przymioty związane z Eucharystią, też ze zmartwychwstaniem. Nóż i orzechy, takie orzechy, które są właśnie już otwarte, to jest symbol śmierci, takiej płynności życia i tego, że życie jest, ma koniec, swój kres. A cytryna to jest, to był owoc egzotyczny, więc on mówił ludziom o takich przyjemnościach, takich właśnie jakichś bardziej właśnie, no tak, głównie przyjemnościach życia, ale też przez to, że cytryna jest kwaśna, no to miało to przypominać o tym, że właśnie te przyjemności, że te przyjemności są też takie właśnie, mogą być bardzo pochłaniające i też takie mylące, powiedzmy. Więc całą tą symbolikę, jeśli zebrać to w garść, no to ogólnie można odczytać ten obraz jako to, że taki przekaz: ciesz się życiem, korzystaj z jego przyjemności, ale też pamiętaj o tym, że życie jest krótkotrwałe i ważne jest to, żeby właśnie doświadczyć łaski Chrystusa, żeby dbać o to, jakby o swoją nieśmiertelność i o zbawienie własne. Więc oprócz tego, że widzimy te przedmioty, które nam jakby opowiadają o życiu codziennym ludzi, którzy żyli w tamtych czasach, no to też właśnie mamy ten taki przekaz symboliczny. Kolejnym gatunkiem, takim jednym z podgatunków martwej natury był motyw Vanitas, który tutaj akurat widzimy pracę też z XVII wieka, ale francuskiego malarza. I ten motyw Vanitas przypominał o właśnie o konieczności i o takiej ośmiertelności człowieka. I takich motywów się pojawia w historii sztuki bardzo dużo. I takim stałym elementem tych obrazów jest czaszka ludzka, która no tak wprost symbolizuje śmierć i też właśnie jeśli portret pokazuje człowieka za życia, no to ta czaszka pokazuje tą śmierć, taką trochę jest taka bardziej anonimowa, jakby zwraca uwagę na to, że w tej śmierci jesteśmy wszyscy równi. No i też często właśnie na tych obrazach, które właśnie były stworzone w motywie Vanitas, pojawiają się inne przedmioty, które też są bardzo symboliczne, na przykład kwiaty często symbolizują jakieś grzechy i takie właśnie takie uciechy, które są związane z danym momentem, na przykład tulipan oznacza taką takie działanie jakby niekonsekwentne, jakieś takie właśnie no tak, powiedzmy jakąś taką niekonsekwencję, taką właśnie niedbalstwo, a zegarek oznacza to, że czas leci bardzo szybko i właśnie taka krótkotrwałość życia ludzkiego. I te właśnie te obrazy miały też przypominać właśnie ludziom, że życie na Ziemi trwa krótko i są jakieś bardziej ważne rzeczy, o które warto zadbać, jest wieczność i tak dalej. I takim trzecim podgatunkiem, o którym chciałabym Wam powiedzieć, to jest kolejny taki holenderski obraz z tego samego okresu. To są obrazy, które pokazywały się też przedmioty i które dążyły do tego, to się nazywało Trodoy, takie właśnie iluzjonistyczne obiekty, które te obrazy tak naprawdę, jak się na nie patrzyło, no to można było pomylić właśnie z tym, co jest na nim przedstawione. Bo tutaj widzimy taką deskę, na której są zawieszone listy i takie deski się wieszały po prostu na ścianach, więc obraz zawieszony na ścianie też można było bardzo łatwo pomylić z prawdziwym obiektem, właśnie z prawdziwą taką deską, na której są zawieszone te listy. I to też była taka, właśnie to był taki specjalny podgatunek, w którym bardzo dużo artystów się bawiło
też często znaczeniami, bo na przykład ten sam artysta Gilsbrecht pokazywał, na przykład malował pod obrazie, czyli tylną stronę obrazu. Także ludzie chcieli, widząc ten obraz, chcieli go obrócić i zobaczyć jego front, ale nie można było tego zrobić, no bo na froncie właśnie był pokazany tył obrazu. No i te zabawy takie właśnie takie z medium malarstwa były bardzo obecne z wykorzystaniem właśnie przedmiotów takich, które z życia codziennego, bo to tutaj najłatwiej było stworzyć tą iluzję i kogoś nabrać. Tutaj pokazuję kolejny, już przeskakujemy do wieku XX, bo XIX i XX wiek to jest taki moment, kiedy artyści naprawdę w dużym stopniu zaczynają się bawić, no już rozmawialiśmy o tym nieraz, więc na pewno wiecie, i z naczyniami, i też estetyką, i w ogóle regułami związanymi z malarstwem. I tutaj nie mogę nie pokazać Pablo Picasso, o którym już rozmawialiśmy kilka razy, bo to jest właśnie też kolejny obraz, który przedstawia martwą naturę, a tak dokładnie to butelkę z likierem, ale tak naprawdę bardzo ciężko jest to tutaj zobaczyć. Tą butelkę to chyba możemy wychwycić okiem, ale już tło bardzo ciężko jest to czytać, bo celem kubistów i właśnie Picasso w tym obrazie było pokazanie takiej wielowymiarowości i też trochę można powiedzieć, że wejście w polemikę z tego rodzaju obrazami, takimi, które dążyły do tego, żeby pokazać rzeczywistość tak jakby jak najbardziej stwarzając taką iluzję tego, że to jest prawdziwy obiekt, to tutaj jest taka próba pokazania tego obiektu z różnych stron. I taka trochę łamie główka, jak ta butelka i to jej tło mogłoby wyglądać, gdybyśmy patrzyli na nią od razu ze wszystkich możliwych stron. Więc i tu to jest łamigłówka, ale ona jest trochę innego rodzaju. Każda jest stworzona w duchu czasu. No i mówiąc o tych właśnie łamigłówkach, przychodzę teraz do René Magritte'a. Pewnie kojarzycie ten obraz, który przedstawia Boże, podpowiedzcie mi, jak to się nazywa? Fajka. Tak, który przedstawia fajkę, ale jest napisane, że nie jest to fajka. I właśnie można się nie zgodzić, bo jest to fajka, ale z drugiej strony faktycznie nie jest to fajka, jest to obraz przedstawiający fajkę. W Milionerach było kiedyś o tym obrazie. Tak, tak. Więc tutaj jest właśnie, jakby można wejść w polemikę z artystą, ale też ciężko się z nim nie zgodzić, że to nie jest fajka, tylko to jest właśnie obraz. Albo można jeszcze inaczej pociągnąć to, myśleć, co to jest. To jest obraz przedstawiający fajkę, na którym jest napisane, że nie jest to fajka. I to jest, Magritte jest artystą, który należał do nurtu surrealizmu i właśnie surrealiści bardzo też zwrócili uwagę mocno na te obiekty i doszukiwali się w przedmiotach użytku codziennego takiej właśnie niezwyczajności, ale też próbowali budować różne znaczenia z użyciem tych przedmiotów, bo oni się zwracali często w swojej twórczości do przestrzeni snów, ale też starali się prowokować jakoś do myślenia, pokazywać jakieś nieoczywiste rzeczy, na przykład zadawać pytania, czy świat, który wygląda właśnie tak, jak wygląda, taki obiektywny, czy on faktycznie taki jest, czy on może jest inny, czy może na przykład świat, który widzimy w snach, jest bardziej rzeczywisty. No i tutaj jest telefon Homar Salvadora Dalí, który był takim, właśnie on użył prawdziwego telefonu, tworząc ten obiekt, ale też zamiast słuchawki jest, tak jak widzimy, Homar i to miało być takie też krytyczne spojrzenie na coraz bardziej rozwijającą się w tym czasie technologię i to, jak ludzie zaczynają być przywiązani do technologii. I tutaj jest taka bardzo znana praca Mary Toppenheim, która przedstawia filiżankę z talerzem i łyżką, które są stworzone z futra. I właśnie to, wydaje mi się, że ta praca bardzo dobrze pokazuje takie właśnie sedno tego, czym był surrealizm, w tym sensie, że to jest po prostu obiekt, który nie da się użyć, ale też on jakoś od razu nas przynosi w jakąś taką właśnie przestrzeń snów, nawet może jakieś takie erotyczne fantazje, przez to, że właśnie on jest taki miękki
i po prostu odczytujemy, czym jest ten obiekt, no ale on tak naprawdę nie jest. Na pewno nie może służyć do tego, jakby do czego my wiemy, że jest stworzona filiżanka ze spodkiem. Tak, więc akurat w tym nurcie artyści bardzo często się skupiali na takiej grze znaczeń i obiektów. I tutaj pokazuję wam kolaż Kurta Schwitersa, który należał do nurtu. On tak naprawdę należał do wielu nurtów, bo on się bardzo, bardzo dużo też tworzył eksperymentów i właśnie z formą i z treścią swoich prac. I można go uznać trochę za surrealistę, trochę za dadaistę. Tworzył on i obiekty, i rzeźby, i właśnie kolaże, tak jak tutaj. I dlaczego pokazuję ten kolaż? Dlatego, że wydaje mi się, że to jest właśnie w XX wieku też jest bardzo ważne, żeby pamiętać o tym, że nie tylko właśnie samo na przykład płótno obrazu zaczyna się zmieniać, ale też artyści zadają często pytania, co może się pojawić na tym płótnie. Tutaj Kurt Schwitters używał do tworzenia swoich płócien kolaży, bo to jest taka dość klasyczna jeszcze forma jakby obrazu, ale jest to kolaż, w którym on używał różnych biletów, fragmentów gazet, guzików, nawet fragmentów rowerów. Tego wszystkiego, co można znaleźć na ulicy jako śmieć. I właśnie on mówił o tym, że jeśli kupujemy farby w sklepie i używamy ich do tworzenia obrazów, to dlaczego nie możemy używać do tworzenia obrazów to, co znajdujemy gdzieś na przykład na ulicy, śmieci, kawałki drewna. I więc te przedmioty, o których mówimy dzisiaj cały czas, one jakby w pracach Schwitersa przychodzą już do przestrzeni obrazu i stają się częścią nie tylko tym, co przedstawia artysta, ale też stają się częścią obrazu, tak jak tutaj na przykład fragmenty gazet, zdjęć, jakichś takich właśnie znalezionych opakowań, pewnie po jakimś jedzeniu, kartonów i tak dalej. I tutaj kolejnym artystą, bo od kolażu artyści bardzo szybko przychodzą do asemblażu. Asemblaż się różni od kolażu tym, że kolaż to jest taki jeszcze dwuwymiarowy, tak jak już powiedziałam, czyli to jest jeszcze obraz. Asemblaż też jest taka trzywymiarowa instalacja albo rzeźba stworzona z też często z obiektów znalezionych, tak jak tutaj w przypadku Hesiora, no to on często wykorzystuje na przykład jakieś fragmenty ciał manekinów, albo właśnie takie przedmioty typu lampki, jakieś kielichy, no różne, naprawdę przeróżne obiekty, żeby tworzyć znaczenia, które w przypadku akurat Hesiora to są dość takie mocne znaczenia związane z całą historią XX wieku, też z historią Polski i po prostu właśnie jakichś takich za użyciem tych obiektów, które często na przykład można mylnie przyjąć, nawet jakiś manekin można przyjąć za człowieka po prostu, na przykład siedzącego albo stojącego albo część jego ciała, no to te znaczenia, które on przekazuje, takie często właśnie związane z wydarzeniami katastrofalnymi albo takimi niepokojącymi, one wpływają na nas jeszcze bardziej, bo widzimy to jakby te fragmenty naszej rzeczywistości, obiekty, widzimy je jakby przed sobą, ale one są tak połączone, że wytwarza się jakieś nowe znaczenia. Władysław Hasiar to jest polski artysta, jest cały muzeum poświęcony Zakopanem, bardzo wam polecam, bo myślę, że przyjrzenie się takiej jednej pracy nie daje obrazu tego właśnie tej całej twórczości Hesiora, ale to jest jeden z takich naprawdę wyjątkowych artystów, można powiedzieć, w skali świata. Wydaje mi się, że warto zwrócić na niego uwagę. No i ważne jest to, że właśnie całą swoją twórczość praktycznie z niektórymi wyjątkami on buduje właśnie na takim tworzeniu takich asemblaży. Kolejnym artystą, o którym chciałam powiedzieć, to jest Andy Warhol, już o nim trochę rozmawialiśmy, o tym na przykład jak on wykorzystywał puszki zupy Campbell, żeby pokazać, wyciągnąć taką symboliczność kultury amerykańskiej, też pokazywał na przykład puszki Coca-Coli, żeby pokazać, że ta kultura jest taka właśnie powiedzmy dostępna i też oparta na właśnie przedmiotach masowych. Też, z jednej strony właśnie to jest taka amerykańskość, z drugiej strony też w pewnym sensie jest to sedno kapitalizmu. Tutaj pokazuję wam inną serię, to są krzesła elektryczne. To jest też ciekawe w kontekście tego, że rozmawialiśmy wcześniej o motywie Vanitas,
tym właśnie pamiętaniu o śmierci. I tutaj ta fascynacja Warhola przesłami elektrycznymi też wynika z tego, że nasza właśnie zachodnia kultura, ona wyparła już tak zupełnie śmierć. I właśnie szczególnie w XX wieku właśnie wydaje mi się, że zainteresowanie Warhola było też skoncentrowane na tym, dlatego że ta śmierć została bardzo mocno, po pierwsze wyparta, a po drugie zmechanizowana. Na przykład to krzesło elektryczne, też właśnie kiedy tworzył Warhol te prace, to była bardzo duża debata w Stanach, czy właśnie możemy wykonywać karę śmierci, czy nie. I Warhol po prostu skupił się na tym wizerunku tego krzesła, które jest, no tak naprawdę wykonujemy ten wyrok śmierci, ale wykonuje go jakiś obiekt, że nie jest jakby, została ta śmierć oddalona jak tylko się da od właśnie od człowieka, od drugiego człowieka. Oczywiście ktoś tam naciska na guzik, ale jakby jak po prostu maksymalnie jak się da, nie uczestniczy w tym wydarzeniu. No i Warhol właśnie tworzył, on często właśnie tworzył takie obrazy, które były powielane i tak jakby skupiał się wręcz tak obsesywnie na tym temacie, żeby właśnie zaakcentować tą debatę dotyczącą właśnie tego, czym na przykład jest to krzesło, czym jest śmierć i na przykład karę śmierci, którą zadajemy innym osobom. Tutaj, jak już mówimy o tym motywie Vanitas, to nie mogę nie pokazać pracy Damiena Hirsta, która jest uznawana za jedną z najdroższych prac należących, stworzonych przez żyjącego artystę obecnie. Ta dyskusja, czyja praca jest najdroższa, jest bardzo rozległa, więc nie będziemy tutaj się na tym skupiać, ale jest to odlew czaszki wykonany z platyny i pokryty brylantami. I są użyte prawdziwe ludzkie zęby z czaszki. I właśnie, no też to jest takie, ktoś uznaje jego pracę Hirsta za taki kicz, a ktoś uznaje właśnie za jakąś taką esencję dzisiejszej kultury sztuki, za arcydzieła sztuki, bo ta jakby ta praca też pokazuje właśnie o tym, jak ta śmierć i w ogóle i życie przede wszystkim, bo ten motyw Vanitas dotyczy życia, jest traktowana dzisiaj w naszej kulturze, że skupiamy się na obiektach, na jakichś takich właśnie walorach związanych z ceną obiektów, na przykład właśnie brylantów, a też zapominamy właśnie o tym, że życie ludzkie jest tak bardzo nietrwałe. Tutaj już bardzo szybko chciałam pokazać pracę Honoraty Martin, bo też myślę, że to można traktować w tej konwencji Vanitas. To jest praca, która się składa z obiektów, które artystka znalazła w mieszkaniu po zmarłej babci i ona z tego zbudowała namiot. Czyli to jest taka właśnie praca zbudowana z przedmiotów, ale jest ona sama z siebie stworzy jeden przedmiot i to jest też taki bardzo sprytny sposób na to, żeby uwiecznić życie swojej babci, bo inaczej te obiekty wcześniej czy później wylądowałyby na śmietniku nawet, gdyby Honorata zachowywała je u siebie przez całe życie na śmietniku albo po prostu się zepsuły. A tutaj tworząc taki namiot poświęcony pamięci swojej babci, artystka tworzy taki obiekt, który został włączony do kolekcji muzealnej, bo ta praca trafiła do Muzeum Sztuki Współczesnej i już w innej postaci te obiekty nie mogłyby trafić do muzeum, no a w taki sposób trafiły, więc artystka uwieczniła tym gestem właśnie te takie zwykłe przedmioty życia codziennego. Tutaj kolejna praca, która jest uznawana za jedną z najdroższych prac stworzonych przez współczesnego artysty, to jest Jeff Koons. Myślę, że gdzieś tam się spotkaliście na pewno, bo to jest bardzo popularny artysta, i który tworzy właśnie takie prace, które są też bardzo kiczowate, ale też one jakby akcentują to, jak pełne kiczu jest nasza dzisiejsza kultura, media, reklama. I właśnie on tworzy te jego prace są aż tak gładkie, piękne, błyszczące, że właśnie nie mogą być nieatrakcyjne, chociaż często przedstawiają takie właśnie najbardziej proste, kiczowate przedmioty. I też co jest tutaj ważne, to skalę tego obiektu, bo Tomasz Kręcicki, o którym dzisiaj mówimy, też się bawi właśnie skalą. Tutaj kolejny przykład artysty, który się bawi skalą, to jest Oldenburg, który najpierw na początku swojej twórczości pokazywał takie
trochę prowokował przez to, że ustawił jakieś nieoczywiste obiekty w przestrzeni publicznej, właśnie takie duże, ale teraz to już po prostu jest traktowane jako taka zabawa po prostu skalą. Wiele miast chce posiadać jakieś takie podobne obiekty i jest to traktowane bardziej właśnie jako taka gra z estetyką. I ta praca jest ciekawa w kontekście innych prac Tomka Kręcickiego, bo Tomek Kręcicki właśnie tworzy też, na przykład ten ogryzek jabłka to jest częsty motyw pracy Kręcickiego. Nie? Praca, która jest też ma nazwę to grzech, czyli też ma jakąś tam symbolikę związaną z naszą zachodnią kulturą chrześcijańską, no ale właśnie przede wszystkim jest ciekawa tutaj zabawa skalą i to, jak ten nagryzek jest mały w porównaniu do twarzy człowieka, którego pochłania. No i wracam teraz do naszych prac. Tutaj znów widzimy te narzędzia do malowania, jakiś list. Można snuć jakieś wersje na temat tego, że ta duża ręka podpisuje jakiś list, który będzie zaważył na czymś, na przykład życiu, albo nie wiem, przekaże jakąś ważną informację, albo może na przykład to jest ręka malarza, który jest jakby, że malarz jest taki duży w skali tego, co on tworzy. No można interpretować to różnie, myślę, że wam też przyjdzie dużo różnych interpretacji do głowy. A tutaj ten ziemniak jest też ciekawy, bo jeśli się przyjrzeć tym kropkom czarnym, które się pojawiają na jego skórce, no to są one ułożone w kształt wielkiego wozu, czyli też ten taki motyw nawiązywania do wieczności, do wszechświatu, trochę taki jak właśnie w tych martwych naturach z motywem Vanitas, można tutaj tego się dopatrzyć, ale na pewno co artysta chce właśnie pokazać, no to tak jakby zwrócić naszą uwagę do tego takiego prostego, codziennego przedmiotu, którym jest ziemniak, który jest tak bardzo ważny zarówno dla naszej kultury lokalnej, jak i dla wielu innych, bo jest on obecny tak naprawdę na całym świecie. Dobra, trochę przedłużyłam, ale mam nadzieję, że udało mi się jakoś wam donieść temat.